Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku moich opowieści, analiz o muzyce fortepianowej. Dzisiaj w kolejnym tygodniu tej strasznej, okrutnej, przerażającej wojny, która w tej chwili odbywa się tuż za naszymi granicami w Ukrainie. Mam dla Państwa utwór, który jest jedynym utworem, o którym mogę dzisiaj tak naprawdę mówić i który mogę Państwu zaprezentować, a jednocześnie jest wspaniałą odpowiedzią artysty na terror, agresję i wojnę. Bo cóż artyści mogą robić w takich trudnych czasach? Czujemy się, my artyści, trochę bezradnie, bezużyteczni może, bo sztuka przecież kojarzy się z pięknem. Sztuka kojarzy się często z dobrem, z jakimś ukojeniem, z zachwytem. Te wszystkie słowa nie kojarzą się nam z tym, co dzieje się teraz w Ukrainie. Mamy zupełnie inną sytuację i z dnia na dzień możemy powiedzieć, że jest coraz gorzej, coraz tragiczniej. Ludzie cierpią, ludzie giną. I to wszystko jest po prostu bardzo przytłaczające. I dziś chciałbym pokazać Państwu muzykę stworzoną przez norweskiego kompozytora XX wieku, Haralda Severuda. Harald Sigurd Johan Severud urodził się 17 kwietnia 1897 roku w Bergen i zmarł również w Bergen w roku 1992. A więc w tym roku obchodzimy 30 lat od śmierci Severuda, 27 marca, a więc już niedługo będzie rocznica. Proszę Państwa, jest to kompozytor niezbyt często grywany, choć był bardzo płodny i myślę, że warto trochę poznać jego sztukę. Ale przede wszystkim ten właśnie utwór, który stał się symbolem norweskiego patriotyzmu, a właściwie można by powiedzieć nawet, że symbolem buntu sztuki jako takiej i artystów wszystkich przeciwko agresji zbrojnej, przeciwko wojnie, przeciwko okupacji i temu, co działo się podczas II wojny światowej. Hempe Wiese Schlotten, a więc ballada o buncie, bo tak można by nazwać w tłumaczeniu polskim ten utwór, który mam dzisiaj dla Państwa. Jest to chyba najsłynniejszy utwór napisany przez Haralda Severuda. Napisał go w roku 1943, a więc w czasie niemieckiej, nazistowskiej okupacji Norwegii. Jest utwór dostępny w dwóch wersjach. Jest napisany na fortepian, ale również został rozpisany później na orkiestrę. I tak też często jest wykonywany. Można również znaleźć takie wykonania tego utworu. Utwór jest, proszę Państwa, wstrząsający, ponieważ jest on buntem przeciwko nazizmowi, przeciwko agresji i przeciwko wojnie. Jest czymś w rodzaju broni, zabójczej, niszczącej broni, która jednak pozostaje sztuką. A więc jest odpowiedzią artystyczną na to wszystko, co się dzieje. Buntem. A więc
Artysta nie zgadza się z tym, protestuje całym sobą. Chciałbym Państwu tutaj przeczytać fragmencik jeszcze o tym utworze. Z ustami samego kompozytora, który powiedział, że ta ballada o buncie znalazła swoją inspirację w czasie podróży do Lerdor. Harald Severud pisał tak. To było na molo w Lerdalsuren, w drodze do domu z rzadkiej wizyty w Oslo. Kiedy to wściekły protest uderzył we mnie na widok koszar wroga, które szpeciły zbocze góry w dolinie. Harald Severud zobaczył niemieckie wojska w swoim ukochanym kraju. Zrodził się w nim wściekły protest. I tak oto powstał ten utwór. Harald Severud pisze tak. Spontanicznie, niczym gorzka przysięga, tony wybuchły ze mnie. Ta olbrzymia pieśń, można by powiedzieć, pozostała muzycznym symbolem norweskiego patriotyzmu. Jak już wspomniałem. I chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować ten utwór i zrobić krótką jego analizę w tym jakże trudnym czasie. I niech ten film będzie również wyrazem buntu przeciwko temu, co znów Europa musi przeżywać w XXI wieku. Utwór ma konstrukcję podobną do bolera Maurice'a Ravela. To znaczy jest jedna melodia, właściwie to składająca się z dwóch części. Można by to powiedzieć, że będziemy mieli dwie melodie, ale one są połączone ze sobą, niczym poprzednik i następnik, która rozpoczyna się jednogłosowo i bardzo niewinnie, a potem rośnie i rośnie i rośnie, przybiera na sile, staje się pełna wściekłości, buntu, agresji i takiej niszczycielskiej siły. Utwór jest przerażający, wstrząsający do głębi, zwłaszcza jeśli znamy historię jego powstania i jeśli wiemy, dlaczego w ogóle taka muzyka powstała. Gdy nie wiemy, o czym utwór jest, niekoniecznie może się on podobać, ale gdy wiemy, wszystko nagle staje się oczywiste w zrozumieniu i w odbiorze. Zanim zagram Państwu w całości, posłuchajmy najpierw tego tematu głównego. Temat główny przypomina nieco takie norweskie ballady ludowe. Posłuchajmy. Melodia będzie się powtarzała. To jest melodia numer jeden. Ona składa się, proszę Państwa, z takiego motywu czołowego. Który jest zawieszony. I na to jest odpowiedź, kompozytor pisze dolcissimo, proszę Państwa, a więc słodko, bardzo słodko. Dlaczego tak jest? Długo o tym myślałem. Myślę sobie, że tu jest takie ukazanie na początku, ukazanie tego, jak ten kompozytor chciałby pisać, jaką muzykę chciałby pisać, że słodką, pełną melodyki pięknej, delikatną, łagodną, norweską. To, co się będzie działo dalej z tą melodią,
to będzie przerażające. Ale tutaj mamy Dolcissimo, proszę Państwa. I niestety takie były warunki wtedy, że ten kompozytor po prostu rozerwał tę melodię na strzępy. A właściwie uzbroił ją, bo tak by trzeba było powiedzieć. Dał jej broń do walki i niszczenia. Posłuchajmy teraz tej drugiej melodii, która odpowiada tej pierwszej. Się kończy ten pokazanie tego głównego tematu. I teraz, proszę Państwa, właściwie rozpocznie po tym, co usłyszymy, co usłyszeliśmy i usłyszymy raz jeszcze, rozpoczną się właściwie takie trochę wariacje. Wariacje, które będą rosły, 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 ale temat, istota tematu się nie zmieni. Zmieni się jego, można powiedzieć, właśnie uzbrojenie. Zmieni się jego siła. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz w tym temacie. Otóż, gdy ta pierwsza melodia będzie powtórzona drugi raz, pojawi się, proszę Państwa, lewa ręka bardzo agresywnymi, pojedynczymi dźwiękami, które ponoć, a wiem to z ust pianisty, który grał ten utwór bezpośrednio Haraldowi Severudowi, ponoć Severud powiedział mu wtedy: grasz to za cicho, za cicho. To musi być jak strzał karabinu. To musi być przerażająco mocne. Nie bój się, możesz zerwać strunę. Tak mówił. Pianistą tym był Leif Ove Andsnes, najbardziej znany norweski współczesny pianista. Będziemy mieli, proszę Państwa, cztery strzały. Potem wszystko umilknie, a potem znów te strzały się odezwą, a potem wszystko zacznie rosnąć i rosnąć i rosnąć aż do samego końca, kiedy to wybuchnie w całości. Posłuchajmy teraz tego właśnie tematu głównego z tymi wystrzałami. Pierwsza wariacja. Yeah.
Tak oto artysta zareagował na obecność wrogich wojsk w swoim kraju. Cóż więcej mógł zrobić? Ale zrodził bunt we wszystkich Norwegach i stał się symbolem patriotyzmu, niezgody i buntu przeciwko temu, co się działo. Posłuchajmy tego utworu jeszcze raz w całości, wyrażając wszystkie emocje, które teraz myślę, że są w każdym z nas, przeciwko temu, co się dzieje na świecie. Gdyby muzyka mogła powstrzymać to wszystko, co teraz się dzieje, to mógłbym ją grać non-stop. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i życzę dużo sił. Do zobaczenia.